Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem, a w dzisiejszym odcinku przygotujemy jednogarnkowy makaron z sosem z hummusu. Ten przepis dostaliśmy od Tomka, dzięki Tomek, a jeżeli Ty masz jakiś fajny przepis, pisz do nas śmiało, wrzucimy go na kanał. Bazą jest oczywiście hummus, jeżeli zastanawiasz się jak przygotować szybki, prosty i smaczny hummus, tutaj go podlinkuję, dużo z Was chwali ten przepis, jest sprawdzony, smaczny, szybki i moim zdaniem tak powinien właśnie smakować hummus. Tak, przygotowaliśmy właśnie te 200 gramów hummusu, które tutaj macie, to jest baza do naszego przepisu. Tutaj jest taki klasyczny makaron do spaghetti. Będziemy potrzebować około 100 ml wody do tego z makaronu. Tutaj jest jedna mała cebulka czerwona pokrojona w kosteczkę, dwa ząbki czosnku, około 100 g szpinaku pocięte i tu mam około 10 połówek pomidorów suszonych, które zalałem wrzątkiem i potem odcedziłem. Idziemy gotować. Do przygotowania makaronu najlepsza będzie taka wysoka patelnia, ona mi się tutaj grzeje. Dodamy troszeczkę oliwy, na której podsmażymy cebulkę z czosnkiem. Cebulka nam się powoli podsmaża, mamy chwilkę, także przypomnę o rozdaniu. Piszcie śmiało w komentarzach, do czego używacie naszego soku z cytryn sycylijskich albo do czego byście użyli. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, w przyszłym tygodniu, w najbliższy poniedziałek wybiorę jedną osobę, która otrzyma kod do sklepu na taką butelkę. A to jest 16 wyciśniętych ekologicznych cytryn z Sycylii, bardzo wygodny w użyciu produkt. Gwarantuję Wam, że nie wrócicie do wyciskania cytryny, jeżeli go spróbujecie. Okej, cebulka nam się podsmażyła. Przypominam, że to jest seria Tego jeszcze nie jadłem. Są to przepisy, których nigdy wcześniej nie przygotowywałem po to, żeby pokazać Wam, że gotowanie to nic trudnego. Każdy może eksperymentować w kuchni. Także zobaczycie, jak mi ten przepis wyjdzie za pierwszym razem. Okej, cebulka podsmażona z czosnkiem. Wrzucamy szpinak. To jest pocięty, żeby nam się tutaj łatwo zmieścił. On za chwileczkę nam tak zwiędnie, będzie to bardzo, bardzo malutko, także nie przestraszcie się, ile jest tego szpinaku. Zaraz będzie nikł w oczach. Podejrzewam, że w około 10 minut przygotujemy to danie, także jest bardzo szybkie. Jeżeli będzie jeszcze tak samo smaczne, to będzie bardzo fajny przepis. Do tego dodamy nasz hummus. A tutaj mamy wodę z gotowania makaronu. Około 100 ml, tak było w przepisie od Tomka. Ale to już wedle uznania, zależy jaki Wam wyjdzie hummus, jaki mokry chcecie sos. 100 ml powinno być w porządku, już jest sos dużo, dużo bardziej płynny. Powiem Wam, że zaczyna mi się podobać. I ostatni krok. Dobra. Garść. Czy jak to się mówi? Jak się mówi? Szczypta soku z cytryn sycylijskich, żeby taki sos był troszeczkę lżejszy. Jest już delikatnie kwaśny. Na koniec dodaję makaron. Wyrobiliśmy się chyba w 5 minut. Powiem Wam, że to jest naprawdę fajny przepis na szybki, jednogarnkowy i zdrowy, jeszcze z dodatkiem ciecierzycy, także troszeczkę białka jest. Makaron. Okej, gotowe, nakładamy. Obiad gotowy. Jestem straszny gapa, miały być jeszcze pomidory w składzie, kurczę, tutaj zapomniałem ich dodać. One są namoczone wcześniej wodą, więc podejrzewam, że nie będzie problemu. Jak widzicie, kręcimy bez dubli. Wszystko tak, jak jest w kuchni na żywo. Czasem się coś się przegapi, czegoś się nie doda, ale podejrzewam, że to wiele tutaj nie zmieni. Będą jeszcze pomidorki w smaku, także ja ten makaron jeszcze dosłownie na minutkę zostawię, żeby te pomidorki się nam nagrzały i jak widzicie,
kuchni wszystko się może zdarzyć, ale zawsze można z tego wyjść z twarzą. Nie ma czego się bać. Dobra, jeszcze raz makaron jest gotowy, teraz już jest naprawdę gotowy. Jak widzicie, w kuchni jest czasem zabawnie, wesoło, ale o to chodzi, kurczę. Gotowanie to ma być przyjemność, żadna kara, żaden stres, nic się nie dzieje. Każde danie można uratować. Ups, jak się czasem coś rozleje, też się nic nie dzieje. Ok, dwie porcje makaronu gotowe. Teraz czas na test smaku makaronu od Tomka. Dobra, sprawdzimy, jak wyszedł nam makaron od Tomka. Bardzo smacznie. Jeżeli lubicie hummus, na pewno Wam posmakuje, także zachęcam Was do skosztowania tego przepisu. A jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych filmików, a Wam też się będą pokazywać nasze filmiki w proponowanych i będziecie na bieżąco. A najlepiej to subskrybować nasz kanał, przycisk jest na dole. Pamiętajcie o subskrypcji. Dzięki, że oglądaliście nasz odcinek do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć!